Oto dzisiaj Antek kończy 15 miesięcy i zajął się sztuką. Najpierw malarstwo. Konkretnie pastele. Gdzie byś? Na zdrowko. Namaluj coś ładnego. Mama kwiatka narysowała? To lewą ręką jeszcze. O, bardzo ładnie. Tak, trochę niebieskiego się przyda, bo niebo jest. Zgadza się. Teraz sobie zrobię. Narysuj kupę na trawniku. O, brązową kredkę masz już. Tak. Musisz się zmieścić na tym białym, wiesz? Spróbuj przynajmniej. O, jakie nóżki masz szkoda. Kolorowe? Ty proszę. O. Uważaj, 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 uważaj. Proszę. Twoje pierwsze arcydzieło. Drugą stroną będzie ci łatwiej, Antek. No to właśnie wybierz sobie jakąś jeszcze kredeczkę kolor. Pierwszy raz kredek używa dziecko. Nie pierwszy raz. Już no ale w takim zakresie. W takim zakresie, no nie, że ma pierwszy raz w ręku, tylko że może się tak wyżyć zupełnie. Chyba całą podłogę trzeba będzie tak oblepić. No co, będzie mógł sobie rysować, gdzie będzie chciał. Mama, to cię zrobiła? Gdzieś to się? Ale fajne. Narysuj coś, tacie, Antek. Narysuj kotka. Narysujesz kotka? A on nie wie, co to. Mama ci pokaże, jak się rysuje kotka. Zobacz, mamusia narysuje kotka. Zobacz. O. Widzisz kotek, Antek? Jest kotek narysowany? Antek, gdzie kotek jest? Gdzie kotek? Tam. Nie, on chciał po prostu pomalować na czarno, chciał kreskę zrobić. Ale tak. No, wszystko jasne. Kochani, nie rób to o czym myślę. Staraj się mniej więcej utrzymać w tym kwadracie. Ja wiem, że to jest za mało. Myślałam, że starczy. Jutro ona się zbudzi, żebyś miał to podobał do Jana. Ale masz ślicze spodenki kolorowe. Nie, wszystko ładnie. Zobaczysz tyły. Kreśka wypadł. Kreśka wypadł. Nie, to chyba nie jest dobrze. Aj, nie widać. Chciałem pokazać, jakie kolory są. Musisz się ustawić. To się pomalujemy. Spodenki już pomalowane. Bardzo ładne. Ale ładne. Widziałaś? Jakie kolory tęczy. Jakie fajne. No zobacz. No, original. Ekstra. Żeby to można było utrwalić. Lakery. Pewnie, że taki zrobił. Kredkę no. Masz? Maluj, Antoś, maluj. Kolorowe kredki. Pudełeczku noszę. Kolorowe kredki. Bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki. Kiedy je poproszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Namaluję domek i na płocie. Coś, 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 coś.
Ulubiony kolor Antka? Na razie wychodzi, że czarno-bordowy. Czerwona mam w ręku. A, czerwona. Stopa też nieźle wygląda. Weź odsłoń. O, no jak ładnie. Ciach. Czego szukasz? Teraz przynajmniej będziecie z czego wykąpać. Spodnie faktycznie ekstra. Ślimak! Antyka, poproś mamusię, żeby króliczka ci narysowała. Króliczka? Króliczka narysuje mamusia, popatrz. Będzie królik. Rozpoznałeś, znaczy się. Antek, jak robi króliczek? Tak? Ja będę robić spodnie. Nie, króliczek. Bardzo ładnie, Antek. Pięknie. Popraw wszystko. Może tą stroną trochę trudniej jest, wiesz? W sumie nie wiedziałem, że tak szybko sobie poradzi z tym arkuszem. Ale nie wiedziałem, że on będzie całym ciałem malował. To jest body painting. Tak, body painting. Trzema naraz, Antek. No, dobieranie kolorów. Ślicznie dobrać kolory. Ładnie. No. Nie do buzi. Spróbuj narysować, Antek. Weź do rączki. Patrz, bierzesz do rączki i robisz tak. Proszę. I rysujemy. I teraz. No, twoje dzieło. Aha, to taka technika. Może tam nie może, Antek. Tak, mamusia ci pokazała, że kredki służą do malowania stóp. Inna jest drużką. Kapci ci malowałam. Nie mogę znaleźć kapci, sklepie to ci kapci namalowałam. Dobra. Film bardzo ładny. My się bawimy dalej. Zrobimy jeszcze zdjęcie, jak będzie skończony cała kartka zarysowana. Pa! 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 Antek, zrób pa. A będzie malować nogą. Może być. Dobra, to my przechodzimy na malowanie stopami.